Dobry, jak wersja podstawowa, ale teraz Double Aim. Chciałby podejść tutaj na topa Simiwak, już używa swojego E. Będzie prawdopodobnie musiał flashować. Pytanie, czy mimo tego uda się przeżyć? Nie, First Blood trafia na konto top lanera Czerwonej Zvezdy. Rabel jakby chciał tutaj jeszcze powalczyć. Czy on tutaj zrobi jeden na dwóch? Pierwszy już upada. Za ile sekund jest Q dostępny? Double Aim cały czas się pali, jest Red Buff, jednak Win becomes Lightning. Pozwala dżunglerowi Czerwonej Zvezdy zgarnąć tę eliminację. A i myślał Rabel, że będzie tutaj w stanie sobie poradzić. Tam na tym topie widzimy, że ten wave za chwilę się odbije na topie. Być może to będzie jakiś dobry timing po to, żeby podejść pod tego Heralda, ale raczej będziemy mieli akcję na bocie. W międzyczasie Golden Toast także wyłapany, dwa skirmisze w różnych częściach mapy dla Agorą i podpalona Zaya. Czy to przeżyje? Tak, ale w międzyczasie musiał upaść dżungler drużyny przeciwnej. Agorok zgarnia eliminację i prawie również wyklucza strzelca przeciwnika. Na bocie wydaje mi się, że znalazł dwa dobre oliny. Naprawdę dwa takie dobre, solidne oliny. Tak, przez to właśnie, przez ten online, który się zdarzył, kiedy jednocześnie działa się ta akcja na topie. Ojej, jaka to jest tragedia. Golden Toast jest martwy. I to jest... Laker akurat zawsze miał dość dobre wyczucie Miss Fortune, ale tutaj no po prostu absolutna kasata. Teraz... To może mówić Rabel, który już właśnie skończony z tym infikiem i idzie na dive'a na topie. Flaszku angle tutaj naprawdę. Agorok może rozpocząć tę walkę. Pamiętajmy, że Binsu może super długo potankować, nadchodzi powoli Xinzao, ale on też tam gdzieś wyłapany troszeczkę. Laker po prostu odpala ultimate'a. Wondro nie ma już flasza i zobacz, jak łatwo tutaj Agorok wchodzi, nawet mimo wszystkich tych cyceków od Nautilusa. Teraz jednak Binsu w terapatach pojawia się double aim. Również obrażenia od Sipera Kosa robią tutaj swoją robotę, jeden za jednego. Wydaje mi się, że troszeczkę może nie respektują do końca obrażeń Lakera, ale widzimy, że Double Aim również zostanie zatrzymany. Do tego jeszcze Wiktor wyłapany poza pozycją i Binsu z flashem! Mówiliśmy o tym komforcie i zdecydowanie tutaj prezentuje się on jak najbardziej. No Agorok, albo raczej Czerwona Zvezda. Co się dzieje? Co tutaj robią reprezentanci EBL-a? To może nas jednak jedynie cieszyć, Rabel. Teraz jeszcze wyłapuje Double Aim, a zagrane Q. Trochę tych obrażeń się pojawiło. Zonia chyba jest dalej dostępna dla polskiego leśnika i Rabel będzie w stanie to przeżyć na kilka chwil. Bardzo ładny W od naszego wspierającego i teraz Slacker. To szansa dla niego, by to wszystko poczyścić. Wondro odpowie z jedną eliminacją, ale to by było na tyle. Czerwona Zvezda rzucona na kolana, to tam Rabel, jeszcze piękny dodge, chociaż upadają obaj zawodnicy, Agorok! Wondro z Simple! Boosta? Kto wie, jakby to się skończyło. Nie zmienia to jednak faktu. Agorok traci smoka. To punkt duszowy dla Czerwonej Zvezdy. Pytanie tylko, co przyjdzie im za to zapłacić? Bo już w tym momencie jedna ofiara po ich stronie. Agorok jakby miał chrapkę na więcej. Jednakże Laker przyjął konkretną bombę od Wondro. I to było na tym bullet time'em z możliwościami, które ma Rabel, jeżeli chodzi o uśpienie wielu osób. Tutaj chciałbym szukać czegoś takiego. No odnośnie Rabla, on zdecydowanie tutaj będzie agresywnie grać na Wondro, zdecyduje się go uśpić i zamordować biały dzień. I to jest ta Luden Lilia, dodatkowe Magic Penny. Ten Agorok jest w fantastycznej pozycji. Też widzimy, że Tryndamere wkrótce będzie kompletował przedmiot numer 2, bo tutaj zdecydował się na komponenty do 2, w związku z czym fantastyczne wieści dla Agorok. No ale Tomku, zobacz, Simiwak zdecyduje się na użycie Gale Force, ale od razu wymazany przez Wondro. Knights również zdecyduje się tutaj pomścić naszego Polaka Rodaka, ale Laker będzie gonić tej Slesa i czy będzie w stanie go złapać? Najprawdopodobniej tak. Mamy również Rabla, który jest na plecach i ta eliminacja ostatecznie ląduje w rękach Knighta. Sytuacja 2-1. Simiwak może troszkę się tutaj podpalił z tym Gale Force'em. Zostaje w tym momencie wymazany praktycznie od razu. Dochodzi do sytuacji, w której on Gale Force'uje do przodu, nie jest w stanie odpalić swojego ultimate'a i to jest absolutna tragedia z tego względu, że byłby w stanie kupić tak dużo przestrzeni dla siebie. No dosłownie. Ale to jest błąd Knighta. Szczerze, to jest błąd Knighta. Powinien tutaj zagrać Undying Rage za każdym razem, jeżeli już zdecydował się, że już po tych użytych zegarach. Tasteless trafiony tym orzechiem i będzie tutaj szukać swojego przyciągnięcia i właśnie nie trafia Simiwak z troszeczkę kiepskim dekalik, ale dwie osoby trafione tym ultimate'em i ultimate po prostu MF-ki nie trafia przez ultimate Xina i Agorok troszeczkę się gubi, mam wrażenie, poza pozycją. Knight będzie w stanie użyć swojego ultimate'a, ale to jest nadal sytuacja 4-4, przełamuje ten impas Rabel, 4-3, mamy teamfight, Simiwak po prostu prawie upada, ale Agorok niestety upadnie 3-2. I Czerwona Zvezda czuje się fantastycznie po tego typu naszor po to, żeby obrócić po prostu w drużynę Agorok, ale będzie ten orzech trafiony w dwie osoby. I to jest szansa, żeby dorwać tutaj Jace'a. Fantastyczne ultimate to dla Kera, to już jedna eliminacja, ale mamy również jedno w odpowiedzi. Jednakże Knight cały czas w sercu walki. Widzimy, że Rabel wstaje z tego zegara. Knight będzie się wycofywał. To szansa, by dorwać Golden Toast'a. Pióra w górę, ale nie ma eliminacji. Agorok wymienia jeden za jednego w sytuacji, w której mieli stratę liczebną. To dobra walka dla, tak jak mówisz, bez TPK, ale jest na miejscu Knight. Czy Rabel będzie to po prostu kradł? Nie, to się nie wydarzy. Nasz wzięty. Pytanie, czy jesteśmy w stanie wziąć coś w zamian? Bardzo mocno obity.
Golden Toast i on dojechany wraz z Tastesem przez Knighta, ten jedzie głębiej, w międzyczasie double aim wzięty na celownik i Jagorok masakruje ten teamfight, to ogromna szansa dla naszych, jeszcze teraz świetny zegar od Rappla i dojeżdża Simimak, to jest shutdown, czterech za jednego i Laker zrobi z tego pięciu ace, Jagorok, to szansa by zwyciężyć. I ten zegar, 40-minutową rozgrywkę przeciwko serbskiej formacji. Łatwo nie było, ale ostatecznie się udało. Wreszcie udało się wjechać na backline przeciwnika Knighta i wreszcie Laker miał szansę zagrać dobry ultimate i tego potrzebowaliśmy z tą kompozycją. Czerwona Zvezda stawiała większy opór niż byśmy tego chcieli, ale najważniejsze, że Jagorok ze zmiennikiem na supporcie notuje dobre zwycięstwo. Dobre, bo po prostu...